Któż z nas nie marzył kiedyś o dalekich podróżach? Kto nie chciał zostać odkrywcą? Jacek Pałkiewicz nie ograniczył się do marzeń. Odwiedził chyba każdy zakątek naszej planety. Przemierzał pustynie, przedzierał się przez tropikalne dżungle, poznawał prymitywne plemiona, które unikają kontaktów z cywilizacją. Największym dokonaniem Jacka Pałkiewicza była wyprawa naukowa, podczas której odkrył prawdziwe źródło największej rzeki świata – Amazonki. Jacek Pałkiewicz jest nie tylko odkrywcą i podróżnikiem. Założył pierwszą w Europie szkołę survivalu. Szkolił też żołnierzy elitarnych jednostek specjalnych. Wszystkie swoje podróże i odkrycia opisuje w książkach, by każdy mógł poznać niezwykłe piękno odległych miejsc. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu Jacek Pałkiewicz opowiadał o tym, jak przygotować się do wyprawy, do miejsc położonych z dala od szlaków turystycznych. Pan Jacek przyznał, że zdarzały się sytuacje zabawne, ale bywało też groźnie. Panie Jacku, znalazł pan swoje Eldorado? Ja myślę, że to od samego początku tej mojej eksploratorskiej przygody i tego stylu życia, to Eldorado chyba od pierwszego kroku gdzieś tam się pojawiło. No i ta realizacja tego wszystkiego to jest tak od lat i tak jak się zastanawiam i patrzę na to tak trochę do tyłu, to tam końca nie widać i to cały czas gdzieś się do przodu kręci i to Eldorado w cudzysłowie na horyzoncie tam cały czas gdzieś się pojawia, za każdym razem nowe. A proszę mi powiedzieć, fascynacja podróżami z reguły jest u innych podróżników ukierunkowana, nie wiem, na dżungle, na pustynie, na bieguny. Pan właściwie zobaczył każdy kawałek świata. Dlaczego taka różnorodność? To na to nie potrafię odpowiedzieć chyba sam sobie, dlatego że to gdzieś cały czas ten apetyt taki szeroki drzemie od początku. I to ma swoje plusy, ale i minusy, bo ja nigdy nie będę mistrzem świata w odróżnieniu od mistrzów, którzy są w górach, którzy są na pustyni, bo oni idąc wąską ścieżką mogą podnieść tą poprzeczkę tam dużo więcej, a ja poruszając się na tych różnych, na różnych drogach, takich bardzo od siebie różniących się, nigdy nie osiągnę tej perfekcji jak oni na tej wąskiej drodze. Czy był taki moment w pańskim życiu podróżniczym, kiedy myślał pan, zrezygnuję, odpuszczę tę wyprawę, bo nic nie idzie tak, jak powinno? To znaczy nie do końca takie myśli, ale złe myśli były w trudnych sytuacjach, kiedy człowiek jest wystraszony i nie widzi możliwości dobrnięcia do końca, no to się próbują pojawić te myśli. Ja mówię próbują, dlatego że to trzeba... Póki one się rozwiną, to z drugiej strony to trzeba jakimś kontratak wprowadzić, żeby to odrzucić od siebie, dlatego że jeśli to się ta myśl gdzieś tam zakorzeni trochę mocniej, no to już jest wtedy koniec zabawy i wtedy człowiek, który się poddaje, który nie wierzy w osiągnięcie, dojście do tego celu, wyjście z tej opresji, z trudnej sytuacji, no to już jest skazany wtedy na dużo większe kłopoty, czy nawet na nieszczęście takie ostateczne jak śmierć. Mówił pan na tym spotkaniu o poszukiwaniu źródeł Amazonki. To jest takie osiągnięcie, o którym słyszał cały świat. Skąd się wziął pomysł, żeby w ogóle szukać tych źródeł? Bo to nie jest chyba takie ekscytujące źródełko gdzieś tam wysoko w górach. To pomysł narodził się z pewnością od chwili, kiedy zobaczyłem, że jest tak wiele teorii źródła Amazonki, że jest wiele miejsc wskazywanych przez różne osoby i potem okazało się, jak się tym tematem zainteresowałem, że to były wszystko wskazywania na zasadzie takiej przypadkowości, bo jakiś komandos brytyjski, który Atlantyk przypłynął na kajaku, gdzieś tam się rozpędził, flagę swoją postawił. Alpinista włoski z kolei też tam gdzieś, mówił według mnie. I to były wszystko takie wyprawy, często na zasadzie awanturnictwa, które nie miały żadnego związku z badaniem naukowym, z programem hydrologicznym takim, żeby to miało ręce i nogi. I jak zrozumiałem, że takiej wyprawy nie było do tej pory, to wtedy zrozumiałem, że jest sporo miejsca na to, żeby postawić jakiś znak taki bardziej właściwy i który odpowiada wymogom nauki
No i pod takim kątem zaczęliśmy przygotowania i potem finał był taki już, który zadowolił i usatysfakcjonował hydrologię, naukę w ogóle. Czy jest coś tak, jest jeszcze coś do odkrycia? Czy myśli pan, że ma pan przed sobą jeszcze taką wyprawę, która pana zaskoczy? Pana, nie pańskich wielbicieli czy czytelników pańskich książek. No dzisiaj, jak ktoś mówi, że nie ma już nic do odkrycia, bo wszystko wiadomo, to tak uproszczenie sytuacji, dlatego że wraz z rozwojem nauki zawsze pojawiają się nowe tematy, nowe elementy, które należy zgłębić i których nie znamy i które gdzieś tam w jakiś sposób trzeba odkrywać i dochodzić. I na tym polega ten świat szerokiej nauki w szerokim aspekcie, tak ogólnie. A jeśli chodzi o takie odkrycia bardziej dotykalne, konkretne, to na pewno jeszcze i kosmos jest przecież ogromny, gdzie jest wiele miejsca na takie ruchy, głębiny oceaniczne, gdzie są jeszcze te zakątki ostatnie gdzieś tam tego lasu tropikalnego w zachodniej Papui, czy nawet w Amazonii, w Ameryce Południowej, gdzie jeszcze uważam, że szczątkowe takie plemiona nieliczne, tak wędrujące, gdzieś tam jeszcze się wymykają i wycofują przed naszą cywilizacją. Przez te wszystkie podróże miał pan kontakt z wieloma kulturami właśnie. Podejrzewam, że relacje międzyludzkie niewiele się różnią, ale chciałam zapytać, czy była taka potrawa, której pan zdecydowanie odmówił, której nie chciał pan spróbować? No to różności różne były. Rzadko było tak, że musiałem coś takiego dziwnego jeść, ale najczęściej to tak tylko trochę dla, czy nawet na lekcji instruktażowej takiej survivalowej, jakieś robactwo, a raz nie potrafiłem strawić i nie mogłem się przełamać, kiedy plemieniu Dżaraj w Wietnamie przygotowano na naszą uroczystość myszy narożnie.